dojeżdżam teraz do skrzyżowania na Pogoni. Zjeżdżając ze S86 będę jechał w kierunku centrum Sosnowca. Wjeżdżam na drogę łączącą Pogoń z Czeladzią. To jest chyba Grota Roweckiego ten odcinek. Oczywiście ustawiłem się na lewym pasie, widzimy ogólny sygnalizator. No i ustawiam się po skręcie od razu na prawym pasie. Mam tutaj zielone, więc od razu przejechałem. Gdybym chciał skręcać ponownie w lewo, czyli na całym skrzyżowaniu zawrócić, ustawiłbym się na pasie lewym, poczekał na zielone w lewo i skręcił. Z Grota Roweckiego teraz będziemy skręcać na DK86 w kierunku Katowic. Jestem tutaj na środkowym pasie, oczekuję na możliwość skrętu w lewo na zielone światło. Oczywiście mogę tutaj skręt wykonywać także z lewego oraz środkowego pasa. I ruszamy, jest zielone światło. Jest pasem zanikającym przed zjazdem. Wjeżdżam teraz na 86 krajówkę. Musimy muszę ustąpić pojazdom, które zjeżdżają w kierunku Milowic. Gdybym pozostał na tym pasie, pojechałbym w stronę Milowic pod centrum Sosnowca. Ja zmieniłem pas, aby wjechać na drogę 86. No i jedziemy w kierunku Katowic. Jadąc od Czeladzi pojadę w kierunku Łodzi, czyli w lewo. Musimy ustawić się tutaj oczywiście na lewym pasie. Od tej strony nie ma takiej możliwości, żeby z dwóch pasów wykonać skręt, tak jak to z kierunku przeciwnego pokazywałem. Co więcej, raz jeszcze tutaj musimy zmienić pas, mijając pierwszą jezdnię. Widzimy, zawrócić nie możemy. Możemy jechać tylko w lewo.